Cześć, tu Adam z Atrakcyjnych Domów. W przypadku budynków parterowych stosujemy więźbę dachu prefabrykowaną, tak zwane wiązary dachowe. Zazwyczaj są to wiązary w systemie MITEK. MITEK wziął się od nazwy producenta całego systemu, programu, jak i również blaszek montażowych. Jeżeli chodzi o domy piętrowe, domy z poddaszem użytkowym, w takim przypadku najlepiej sprawdza się tradycyjna więźba dachowa. Za nami widzimy ścianę szczytową, a wyżej widzimy już konstrukcję, która jest obita membraną i są nabite łaty, kontrłaty. Właśnie w tym momencie dzieje się etap wykonywania pokrycia dachowego. Jest to układ krokwiowo-jętkowy, czyli mamy krokwie, czyli to są te elementy, które idą od ściany kolankowej po sam szczyt. Mamy jętki poziome, które zespalają całą konstrukcję i równocześnie tworzą podłogę takiego drobnego strychu nieużytkowego, gdzie można zgromadzić różne elementy. I mamy również dwie płatwie, po lewej i po prawej stronie, które opierają się na ścianach nośnych. Jest to drewno konstrukcyjne, jest to drewno suszone. Skąd jego kolor? Jego kolor wziął się z koloru impregnatu, którym jest impregnowane zanurzeniowo.